Konwój Wstydu PiS, akcja zorganizowana w minioną środę przez Platformę Obywatelską w wielu miastach kraju, dotarła również do Pabianic. Na Starym Rynku w konferencji prasowej zorganizowanej przez działaczy PO uczestniczyli również członkowie Komitetu Obrony Demokracji. Chcemy nieustająco przypominać o liście wstydu, rozpoczął spotkanie z dziennikarzami Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. Chcemy pokazywać tych, którzy obiecywali skromność, pokorę, którzy obiecywali rzetelność, a z tych obietnic wycofali się potajemnie i przyznali sobie wbrew opinii publicznej, wbrew tym deklaracjom premię. Przez półtora roku ci ludzie, sprawując rząd w imieniu suwerena w Polsce, tak jak o sobie mówili, pobrali dodatkowe wynagrodzenia w kwotach przekraczających 80 tysięcy złotych. Tego nie było w historii, nie było w poprzednim rządzie, nie było premii dla tych, którzy sprawowali funkcje ministrów, którzy służyli Polsce, którzy dla tej służby nie żądali wysokich apanaży. To zostało przez ten rząd złamane i zmienione. Ta akcja jest prowadzona w imię prawdy, mówił z kolei poseł na Sejm z Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk, przypominając już historyczne, bo pochodzące z 2015 roku słowa z exposé premier Beaty Szydło. Mówiła pokora i umiar. I pamiętamy wszyscy słowa pani premier Szydło z roku 2018, kiedy mówiła nam się należało. To są słowa, które łatwo ze sobą zestawić. To są słowa, które zupełnie się wykluczają i to jest zdanie pani premier po 2 latach rządzenia. Wczoraj okazało się, że premie zostały przyznane nie tylko za rok 2017, ale także za rok 2016. Niemal każdego dnia spływają nowe informacje o nowych premiach, nowych dotacjach, nowych nagrodach, które ta władza sama sobie przyznaje. W dalszej wypowiedzi popłynęła fala krytycznych słów i ocena pracy obecnego rządu. Każdy minister właściwie nie prześciga się w tym, co może zrobić, nie prześciga się w dobrych pomysłach, tylko prześciga się w ilości premii, które może sobie wypłacić. Dzisiaj ta prawda musi być objawiona, ta prawda musi być pokazana, bo jakby w imię prawdy te kwoty muszą padać. Dlatego ta akcja jest ogólnopolska, dlatego ta akcja będzie w każdym z dużych i małych miast, po to, żeby Polacy mogli się przekonać, ile ich minister z ich regionu, z ich województwa, z ich powiatu wziął nagrody. Rekordzistą jest minister Błaszczak, to ponad 82 tysiące złotych, wyliczał poseł Tomczyk. Ale też jest Antoni Macierewicz, który przyjął ponad 70 tysięcy złotych. Jest pan minister Szyszko, jest pan minister Waszczykowski. Wielu z nich kilka tygodni później straciło swoje funkcje. A więc skoro byli tak dobrzy, że mogli dostać 70 tysięcy złotych nagrody, to dlaczego byli tak źli, że chwilę później musieli z tego rządu odejść? To są pytania, które ciągle gdzieś pozostają bez odpowiedzi. To jest sprawa, która ciągle toczy ten rząd i mam nadzieję, że to będzie też sprawa, która ten rząd wreszcie zatopi. Niewątpliwie czas dobry dla tego rządu się skończył, podsumował swoją wypowiedź poseł Cezary Tomczyk. Praktycznie 3 tygodnie pozostały podatnikom na rozliczenie się z fiskusem za ubiegły rok. Prowadzona przez Ministerstwo Finansów kampania informacyjna pod nazwą Szybki PIT zachęca do skorzystania z wielu udogodnień oraz narzędzi ułatwiających roczne rozliczenia podatku. Główny nacisk kładzie się tu na elektroniczną formę złożenia popularnego PIT-a. Korzystając z internetowego przesłania rozliczenia, na pewno unikniemy kolejek, które wraz z upływającym czasem, jak wynika z wieloletnich obserwacji, rosną z dnia na dzień. Najprostszą formą dla osób, które składają PIT-37, będzie złożenie wniosku PIT-WZ. Wniosek ten składa się wyłącznie elektronicznie. Termin na jego złożenie upływa z dniem 16 kwietnia. Złożenie tego wniosku spowoduje, że otrzymamy na nasz adres e-mail gotowe zeznanie podatkowe, które możemy zaakceptować bądź odrzucić. Natomiast jeżeli nie wykonamy żadnej czynności, zeznanie to zostanie zaakceptowane automatycznie z dniem 30 kwietnia. Jeśli chcemy samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe, pomoże nam w tym usługa pod nazwą PFR, czyli wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Usługa ta polega na tym, że możemy pobrać wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Znajdą się w nim dane z naszych
informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R. Zeznanie takie uzupełniamy ewentualnie o odliczenia, ulgi. Możemy też wskazać organizację pożytku publicznego, na którą chcemy przekazać nasz 1% podatku. Akceptujemy i wysyłamy. Składając zeznanie, wiele osób decyduje się przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Zdecydowanie rzadziej czynią to emeryci i renciści, których automatycznie rozlicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie muszą wówczas martwić się o ciążący obowiązek rozliczenia się z fiskusem. Jednak warto wykonać ten gest, który wspomoże działające na terenie miasta, powiatu czy na obszarze całego kraju organizacje, z których wiele pomaga na co dzień osobom chorym czy potrzebującym innego wsparcia. Bardzo wygodną formą dla emerytów i rencistów, którzy chcą przekazać swój 1% podatku, będzie złożenie bardzo prostego formularza PIT-OP. Osoby takie nie muszą już wypełniać zeznania podatkowego. Wystarczy, że złożą PIT-OP, w którym wskażą wyłącznie swoje dane i numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego. Formularz ten można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Termin złożenia tego formularza upływa z dniem 30 kwietnia. Osoby starsze, które nie są biegłe w posługiwaniu się komputerem, mogą poprosić o pomoc swoich najbliższych i bez wychodzenia z domu podzielić się swoim 1% podatku z wybraną organizacją pożytku publicznego. Taką pomoc w każdej z form rozliczenia się z fiskusem oferują również urzędnicy skarbówki. Jak co roku przygotowaliśmy na naszej sali obsługi stanowiska komputerowe, przy których można samodzielnie bądź z pomocą pracownika złożyć zeznanie w formie elektronicznej. Dotychczas do Urzędu Skarbowego w Pabieńcach wpłynęło około 33 tysiące zeznań podatkowych. To mniej więcej 60% zeznań, które szacunkowo powinny wpłynąć do naszej skarbówki. Przypominamy, ostatnim dniem na rozliczenie się z fiskusem jest 30 kwietnia. Tuż przed tym granicznym terminem, 26 i 27 kwietnia, godziny pracy urzędów skarbowych będą wydłużone. To informacja dla tych, którzy zwlekają z tą czynnością do ostatniej chwili. Artur Krawczyk, uczeń trzeciej klasy drugiego liceum ogólnokształcącego o profilu matematyczno-fizycznym, otrzymał stypendium naukowe marszałka województwa łódzkiego. Jako jedyny Pabieńczanin znalazł się w gronie wyróżnionych 35 młodych mieszkańców naszego województwa. Marszałek Witold Stępień tegorocznemu maturzyście osobiście pogratulował tego wyróżnienia podczas zorganizowanej w szkole lekcji poświęconej wiedzy o samorządzie. Szkoła zgłosiła mnie do tego właśnie konkursu na stypendium marszałka, no i otrzymałem to stypendium w wysokości 3,5 tysiąca złotych. I mam zamiar to stypendium przeznaczyć na, po pierwsze, akcesoria, sprzęt do teleskopu, typu okulary, filtry czy szukacze. I po drugie również mam zamiar przeznaczyć te pieniądze na zakup fachowej literatury, literatury naukowej, która pozwoli mi na dalszy rozwój. I również część przeznaczy na sprzęt komputerowy. Wspomniany sprzęt oraz literatura ściśle związane są z pasją 18-latka. Młodego Pabieńczanina interesują nauki ścisłe, w szczególności fizyka i astronomia oraz pokrewne dziedziny. Tak naprawdę od dziecka interesowałem się już astronomią, kosmosem. Chciałem zawsze poznawać, odpowiadać na pytania, na przykład dlaczego świeci słońce, tak, dlaczego widzimy gwiazdy. No, to mnie zawsze od dziecka praktycznie fascynowało. Pamiętam, że od zawsze kupowałem jakieś encyklopedie, tak, dla dzieci na początku, wiadomo, żeby wprowadzać się w ten świat. I w miarę jak chodziłem do wyższych placówek, tak, gimnazjum, liceum, to rozwijałem cały czas swoją pasję do matematyki, fizyki, astronomii. Artur jest autorem referatów dotyczących problematyki, mechaniki kwantowej, teorii względności, astrofizyki i kosmologii. Bierze udział również w konkursach matematycznych oraz fizycznych. I to właśnie dzięki uzyskanym wysokim miejscom w tych drugich jest posiadaczem indeksów na wyższe uczelnie. Jednego na Politechnikę Łódzką, drugiego na Uniwersytet imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Miejsce właśnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zagwarantowałem sobie już w pierwszej klasie liceum, zdobywając indeks w konkursie FAST organizowanym przez UMK. Mam również drugi indeks Politechniki Łódzkiej, no ale jednak moją drogę wybieram w kierunku Torunia.
To klimatyczne miasto, słynące z pierników, uczniowi ogólniaka jest bardzo bliskie. Wraz z rodzicami mieszkał tam przez 7 lat. Teraz chce tam wrócić i kształcić się na kierunku fizyka teoretyczna. Zamierzam prowadzić dalsze badania, przesuwać do kół naukowych, zdobywać kolejne szczeble, tytuły naukowe, tak aż do tytułu profesora. I cały czas się rozwijać w tym kierunku, być fizykiem teoretykiem, który będzie rozważał nad największymi problemami ludzkości. Jak przyznał maturzysta, nauka jest dla niego przyjemnością. Bardzo dużo informacji stara się zapamiętywać na lekcjach. A o tym, że chłonie wiedzę niczym gąbka, świadczą m.in. sukcesy w konkursach oraz inne stypendia. Na swoim koncie ma stypendium naukowe starosty Pabieńskiego oraz prezesa Rady Ministrów. Rowerowe Łódzkie to projekt obejmujący województwo łódzkie, dzięki któremu chętni będą mogli skorzystać z rowerów publicznych. Będzie ich w sumie 1002, zlokalizowanych na 125 stacjach rowerowych oraz 15 parkingach. Projekt obejmuje również nasze Pabienice, które znalazły się w gronie 10 miast, gdzie zlokalizowane będą stacje rowerowe. Jak zapowiada marszałek województwa, Pabieńczanie będą mogli skorzystać z publicznych jednośladów za około 2 miesiące. Przed wakacjami chcielibyśmy, aby te rowery już pojawiły się, zaczęły funkcjonować, były widoczne. 6 kwietnia otwieramy, na początku maja podpisanie umowy i realizacja tych miejsc postojowych dla rowerów, lokowanie samych rowerów. Myślę, że właśnie w okresie wakacyjnym będzie okazja do tego, by wypróbować rower publiczny, by zaczął już funkcjonować. W ramach projektu Rowerowe Łódzkie w naszym mieście powstanie 14 rowerowych stacji, 5 tak zwanych dużych, 15 stanowiskowych, gdzie znajdzie się 10 rowerów oraz 9 mniejszych o 12 stanowiskach na 8 rowerów. W sumie do dyspozycji będą 122 jednoślady. Pabieńczanie będą mogli korzystać z roweru publicznego nie tylko na terenie miasta, ale dojeżdżając na przykład do Łodzi, Łasku, Sieradza czy pozostałych miast objętych tym projektem. Rajd, recital, opowieści o różnych ciekawych miejscach na świecie. To tylko niektóre z propozycji, jakie w tym miesiącu przygotowało Centrum Seniora. 25 kwietnia o godzinie 11 zapraszamy wszystkich seniorów na rajd miejski pod tytułem Dla zdrowia seniorów. Rajd odbędzie się w Lesie Miejskim w Pabianicach. Spotykamy się tutaj przed Centrum Seniora o godzinie 10. Przejeżdżamy wspólnie autobusami do Lasu Miejskiego, tam mamy spotkanie z panem leśniczym, odbywamy spacer po Lesie Miejskim, gdzie poznamy szereg ciekawostek przyrodniczych naszego lasu. W międzyczasie odbędą się ćwiczenia dla seniorów, ćwiczenia z jogi, z tai chi oraz z programu napisanego przez pana Władysława Kozakiewicza. Tradycyjnie na koniec oczywiście odbędzie się ognisko z kiełbaskami, ale będzie również test o zdrowiu i o sporcie i oczywiście będą przewidziane jakieś nagrody dla wszystkich, dla seniorów, którzy zwyciężą w teście. W tym pierwszym rajdzie mogą wziąć udział wszyscy seniorzy, nie tylko ci, którzy są uczestnikami centrum. Zapisy prowadzone są pod numerami telefonów 42 649 75 11 lub 887 500 951. Swój udział można również zgłosić osobiście w placówce przy ulicy Konopnickiej 39 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 18.00. Wspomniany recital zatytułowany Muzyka płynąca z mojego serca odbędzie się 20 kwietnia. Wystąpi w nim duet Elżbieta Matusiak i Mirosław Madej, członkowie klubu seniora Złota Jesień działającego przy Spółdzielczym Domu Kultury Pabieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oprócz tego do wyboru są wykłady o różnej tematyce. 11 kwietnia o godzinie 16.00. Wraz z panem Andrzejem Chałupką wybierzemy się do Ziemi Świętej. Pan Andrzej poprowadzi dla seniorów wykład w tym temacie. 17 kwietnia o godzinie 16 wybierzemy się do Hiszpanii, a konkretnie do Katalonii. Wykład na temat tego regionu poprowadzi pani Klaudia Sowiak. 18 kwietnia o godzinie 14 wykład poprowadzi pan Marek Kirsch, a temat wykładu to magiczna podróż Beatlesów. 23 kwietnia o godzinie 16 wykład Każdy malarz powinien mieć oczy otwarte o twórczości Pablo Picasso. Wykład poprowadzi pani Wanda Janakiewicz. Jest to wykład, który kiedyś został z przyczyn niezależnych odwołany, a teraz odbędzie się 23 kwietnia. Zapraszam państwa serdecznie.
Będzie również comiesięczne spotkanie z książką, przegląd nowości wydawniczych, który poprowadzi Piotr Brzeziński, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej, odbędzie się w najbliższy wtorek, 10 kwietnia o godzinie 11. W tym miesiącu, 13 kwietnia, zaplanowano również spotkanie grupy wsparcia dla seniorów walczących z chorobą nowotworową i tych będących po różnych życiowych przejściach. Wcześniej, bo 9 kwietnia o godzinie 15 w placówce odbędzie się spotkanie dotyczące choroby Alzheimera. O jego szczegółach była mowa w czwartkowym programie Pytanie do, który dostępny jest na naszej stronie internetowej promok.pl. Ponadto centrum zaprasza na Forum Liderów Ekonomii Społecznej Otwórz się na zmiany. Forum będzie polegało na spotkaniu z osobami, które mają pomysły na to, co należałoby stworzyć dla seniorów. Może jakieś projekty uda się nam wspólnie poczynić, bądź później przekuć je na projekty, z których będziemy mogli pozyskać jakieś środki finansowe do zrobienia czegoś pożytecznego dla grupy seniorów. Zapraszam wszystkich z pomysłami, którzy chcieliby się otworzyć na jakieś ciekawe zmiany dla seniorów, które mogłyby zaistnieć w naszym mieście. Forum odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 11.30 tego samego dnia, ale o godzinie 15 seniorów odwiedzą pracownicy grupy kapitałowej Poczty Polskiej. Przyjdą do Państwa z ofertą pocztową, konto aktywny Nestor, program Poczta Pełna Korzyści oraz program Same Korzyści. Spotkanie poprowadzą pracownicy Poczty Polskiej, pani Klaudia Chrzanowska i pan Wojciech Jastrząb. Szczegółowa oferta Centrum Seniora jest dostępna na stronie internetowej placówki senior-pabianice.pl.